Proszę Państwa, z nami jest poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, były marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Marek Jurek. Dzięki Ojcze Bóg zapłać. Dzięki, że wszyscy Państwo tutaj jesteście. Tylko jest jedno pytanie. Dlaczego to trwa tyle lat? Dlaczego to trwa? Ja 20 lat temu, prawie 19 lat temu, wchodziłem do tego gmachu jako przewodniczący Krajowej Rady. Ja pamiętam, z jakim wysiłkiem trzeba było dosłownie wyrywać każdą częstotliwość dla Radia Maryja. Wyrywać, mimo że w koncesji Radio Maryja od początku miało prawo rozgłośni ogólnopolskiej. Miało dostać w ciągu paru miesięcy zasięg całego kraju. A trzeba było osobno walczyć o częstotliwość w Warszawie. Osobno na sieci o Górnym Śląsku, a potem osobno o każde najmniejsze miasto. I tak trwało to całe 7 lat. A potem zakończyły się te kolejne szykany, o których mówimy, proszę Państwa, dzisiaj. Milion złotych za nienadawanie. Pamiętacie Państwo argument kierowany przeciwko telewizji Trwam? Nie można dać miejsca na multipleksie cyfrowym, dlatego że ten nadawca nie daje gwarancji ekonomicznych. Proszę Państwa, to są po prostu czyste kminy. Każdy sąd, jeżeli zakłada, że ktoś jest w ciężkiej sytuacji materialnej, to nawet wymierzając kary bierze to pod uwagę. Krajowa Rada pokazała, jak kpi sobie ze swoich własnych argumentów. Kto jest w ciężkiej sytuacji ekonomicznej? Proszę Państwa, czy ten nadawca, który przy każdej podróży Ojca Świętego gwarantuje nam transmisję z całego kraju, czy ten nadawca, który że nie tylko, że transmisji papieskich nie jest w stanie transmitować, ale nawet finału Mistrzostw Świata w siatkówce nie jest w stanie transmitować i prezydent musi zwracać się. Proszę Państwa, i oczywiście jak on jest w takiej ciężkiej sytuacji, to trzeba zabrać miejsce na multipleksie cyfrowym telewizji Trwam. Trzeba pozostawić je temu nadawcy, który nawet siatkówki nie jest w stanie transmitować. A potem, proszę Państwa, trzeba jeszcze zabrać pieniądze telewizji Trwam. To jest rzeczywiście złodziejstwo. Nazwijmy rzecz po imieniu. Proszę Państwa, pan minister, pan prezes Dworak jest człowiekiem inteligentnym. On potrafi stawiać daty. Jeżeli postawiono pod koncesją, pod zmianą w koncesji telewizji Trwam datę, kiedy wiadomo było, że przez wiele miesięcy użytkownikiem miejsca na multipleksie należnego telewizji Trwam będzie telewizja publiczna, to było wiadomo, że to jest zamierzone wyłudzenie pieniędzy. Proszę Państwa, to jest skandal, bo to nie chodzi o pieniądze nadawcy, który zarabia wielką fortunę na reklamach. To chodzi o nasze pieniądze. To chodzi, proszę Państwa, o podcięcie materialnych możliwości działania nadawcy katolickiego. Chodzi dokładnie o to samo, co najpierw chodziło z odwlekaniem o miesiące udostępniania możliwości emisyjnych telewizji Trwam. O co chodzi, proszę Państwa? O to, żebyśmy tej telewizji nie oglądali. To jest główny cel tych decyzji. Najpierw próbowano zniszczyć administracyjnie. Teraz próbuje się zniszczyć finansowo. Jeżeli tego nie przerwiemy, to, proszę Państwa, będzie trwało. To nasze zgromadzenie dzisiejsze. Nie oddamy wam telewizji Trwam! Nie oddamy wam telewizji Trwam! Nie oddamy wam telewizji Trwam! Nie oddamy telewizji, bo telewizja jest, proszę Państwa, najlepszym nadawcą wypełniającym zadania mediów w Polsce. Ja powiem, telewizja Trwam wypełnia zadania telewizji publicznej, nawet jeżeli ona jej nie wypełnia. I wtedy, kiedy ona jej nie wypełnia. I obrona telewizji Trwam to jest obrona praw opinii katolickiej, ale to jest obrona opinii publicznej w ogóle, to jest obrona naszej wolności politycznej. Proszę Państwa, a teraz chcę Państwu powiedzieć, dać Państwu chcę mały przykład, jak serio pan Dworak traktuje prawo. Dlatego, że pamiętajmy o jednym. Myśmy nie przyszli tu tylko protestować. Myśmy przyszli się upomnieć o uczciwość w życiu publicznym, o prawo opinii publicznej, o opinię publiczną kształtującą sprawiedliwość w Rzeczypospolitej
i o dobro Rzeczypospolitej, i o ład moralny w naszym państwie. Proszę państwa, ja niestety w grudniu ubiegłego roku, najpierw sam, potem wspólnie z obecnym tutaj Andrzejem Dubielem, rzecznikiem prasowym Prawicy Rzeczypospolitej, musiałem zwrócić się, interweniować w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Najpierw na forum publicznym Andrzej interweniował w Krajowej Radzie po jednym z największych skandali ostatnich miesięcy, kiedy, proszę państwa, na antenie jednej z telewizji, prywatnych miało miejsce jawne podżeganie do zbrodni prenatalnego dzieciobójstwa. Pamiętacie państwo tę sytuację w grudniu? Pani Katarzyna, no chyba w tym wypadku należało powiedzieć Katarzyna B., mówiła, że prawda, ona zaraz zabije swoje dziecko i to na Wigilię. Prowadząca dziennikarka robiła sobie, że tak powiem, śmiechy chichy z tego. I proszę państwa, ja wtedy, w jednym z wywiadów medialnych, zadałem pytanie, pozwólcie państwo, że zacytuję, bo potem je przekazałem Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Co Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrobiła ze słynną wypowiedzią pani Katarzyny Bratkowskiej w programie Tak czy Nie, z wypowiedzią, w której pani Bratkowska najpierw podżegała do łamania prawa, a potem wręcz to zapowiedziała. Proszę państwa, w tej sprawie napisaliśmy list do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I co odpowiedział mi pan prezes, minister Jan Dworak? Otóż, proszę państwa, pan prezes napisał do mnie, że według mojego przekonania pani Katarzyna Bratkowska najpierw podżegała do łamania prawa, a potem je zapowiedziała. Tymczasem, wyjaśnia pan Dworak, zainteresowana poinformowała, iż jej ciąża ma wymiar wyłącznie, jak to określiła, polityczny. Proszę państwa, ja państwu powiem jedno. To nie jest wypowiedź ekstremistycznego polityka, który szczerze głosi szkodliwe, złe poglądy i błądzi. To jest wypowiedź, proszę państwa, aroganckiego człowieka władzy, który sobie kpi z opinii publicznej i kpi z prawa. Dlatego, że proszę państwa, mówienie o chwaleniu dzieciobójstwa prenatalnego w ten sposób, w kraju, którego jednym z największych osiągnięć jest to, że wpisaliśmy prawa dziecka poczętego do prawa polskiego, nie tylko w kodeksie karnym, w kilku ustawach. To jest norma rozproszona, wszędzie tam obecna. Ja wręczałem świętemu Janowi Pawłowi II uchwałę Sejmu o ustanowieniu Narodowego Dnia Życia. Mówiłem, że to jest realizacja prośby Ojca Świętego Evangelium Vitae. Pamiętam, jak te kilka miesięcy przed śmiercią Jan Paweł II się cieszył. Jak przy wszystkich bólach, które mu sprawiliśmy, był dumny z tego w swojej ojczyźnie. I proszę państwa, o normie polskiego prawa. Polski urzędnik pisze, że to była ciąża polityczna. Śmiechy chichy. I taki nadawca, proszę państwa, nawet wytłumaczyć się nie musi. Pan Jan Dworak, jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ciągle dysponuje kompetencją upominania. I proszę państwa, to go najbardziej obciąża. On nie tylko, że w tym wypadku nie nakładał kar finansowych, on nawet upomnieć nie chciał. Przecież to jest jawna aprobata dla łamania prawa. To jest jawna aprobata dla kpin z życia ludzkiego. I tacy ludzie, proszę państwa, mają prawo przypominać o zasadach? Mają, proszę państwa. Wiecie dlaczego mają? Bo mają swoje zasady. I to ilustruje sprawa, o której przed chwilą opowiadał pan doktor Krzysztof Kawęcki. Oni mają swoje zasady, proszę państwa. Bo w naszej ojczyźnie można prezydentowi Rzeczypospolitej, który zginął tragicznie, można jego imię odebrać mostowi w miejscu publicznym. I młody, arogancki rzecznik, który nawet Solidarności nie pamięta, młody człowiek, tylko dlatego, że ma legitymację poselską, mówi, no mieszkańcy Bydgoszczy w sposób oczywisty mają prawo odebrać to imię mostowi. Proszę państwa, wstyd. Co za wstyd dla polskiego parlamentu. Dlaczego marszałek Sejmu go wtedy nie upomniał? Dobre pytanie do pani premier, prawda? Dlaczego jako marszałek Sejmu nie pomniała? Proszę państwa, można odbierać imię prezydenta Rzeczypospolitej mostowi. To nie jest coś niezmiennego. Można stamtąd usunąć imię tragicznie zmarłego prezydenta Rzeczypospolitej.
Proszę Państwa, można głosić doktrynę, którą wygłaszała przewodnicząca Komisji Kultury w Sejmie, którą wygłaszał rzecznik rządu, pan minister Grasz. Można głosić doktrynę, według której przed urzędem publicznym nie powinien stać krzyż. I sam fakt zajmowania urzędu publicznego jest dobrym powodem do usunięcia z tego miejsca krzyża. Można głosić takie doktryny, tylko nie można krytykować tęczy homoseksualnej. Proszę Państwa, tylko akurat przestrzeń przed Kościołem przed niczym nie jest chroniona. Dlaczego? Bo to są ich zasady, bo dla nich tą świętością jest ta tęcza. A wszystko inne można tak naprawdę profanować. Można sobie kpić z życia ludzkiego, z życia niewinnych. Można sobie kpić z prawa Rzeczypospolitej. Można, proszę Państwa, sobie kpić z ludzkiego ubóstwa, bo te kary finansowe, ten 1 000 000 złotych, to jest kpina z nas. To jest kpina z wszystkich ludzi, którzy pomagają w działalności Radia Maryja czy Telewizji Trwam. Proszę Państwa, my nie przyszliśmy tutaj tylko protestować. My przyszliśmy upomnieć się o zasady najważniejsze. O szacunek w życiu publicznym, o szacunek dla ludzi, szacunek dla opinii publicznej, o szacunek dla narodu, o powagę urzędów publicznych i godność Rzeczypospolitej, o wolność i o prawa opinii publicznej, proszę Państwa. Tak naprawdę tego bronimy. To dzisiejsze zgromadzenie to nie jest tylko protest, to jest przypomnienie tych elementarnych zasad, które, proszę Państwa, muszą obowiązywać. Proszę Państwa, my pewnie dzisiaj za jakiś czas zakończymy to zgromadzenie, ale my się nie możemy rozejść. My musimy się spotykać i domagać się stale tego, żeby sprawiedliwość w Rzeczypospolitej się skończyła, żeby... Pozwólcie Państwo, że no, Wieszczów też można parafrazować, że sparafrazuje Wyspiańskiego. Musi skończyć się to urąganie krzywdzie ludzkiej. Musi skończyć się ta kpina ze społeczeństwa. Musi skończyć się ten czas pogardy. Musi, proszę Państwa, przyjść czas, że prawo będzie szanowane. Że dziedzictwo chrześcijańskie, które jest normą konstytucyjną zapisaną we wstępie do konstytucji, będzie traktowane nie jako przekonanie części społeczeństwa, ale jako wartość konstytucyjna, którą Rzeczpospolita ma szanować. Musi, proszę Państwa, przyjść czas, kiedy opinia publiczna będzie szanowana, kiedy będziemy szanować instytucje, które jej służą. I musi przyjść czas, proszę Państwa, kiedy wreszcie po prostu zwykli ludzie i człowiek upominający się o sprawiedliwość będzie szanowany. I powtórzę jeszcze raz, nie rozchudźmy się, dopóki tego nie uzyskamy, mimo że ta demonstracja dzisiaj się skończy. Serdecznie dziękuję za Państwa obecność. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy nas w całej Polsce przez Telewizję Trwam oglądają. I ojcze, serdecznie dziękuję jako były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Serdecznie ojcu dziękuję za tę misję, którą dla całej Polski, dla całego chrześcijaństwa wypełniacie. Bóg wam zapłać. Bóg zapłać, panie marszałku.